Witajcie moi drodzy. Jak wiecie, a jeśli nie wiecie, to się właśnie dowiadujecie. Interesuję się trochę historią, ogólnie szeroko rozumianą, w szczególności historią gatunku ludzkiego. A że jestem Polakiem, to najbardziej interesuje mnie historia Polski, narodu polskiego. I dziś rozważymy sobie taką sprawę przemiany nasze od upadku tak zwanej Komuny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do stanu obecnego i pokażę wam, czy na pewno ta komuna upadła. Czy upadła, czy tylko się przetransformowała w coś przedziwnego, co teraz funkcjonuje u nas. No, Polska Rzeczpospolita Ludowa, no ta nazwa to nie była od razu zadana po zakończeniu wojny, bodajże od 1950 roku, ale przyjmuje się, że jest rok 1944-45. Ruscy, czyli Sowieci, Armia Czerwona tu wypiera Niemców z okupowanej Polski i zajmuje ich miejsce, i Armia Czerwona, Armia Rosyjska wyszła z Polski w roku 1993. Cały czas tu stacjonowała, tylko łaskawie pozwolili polskim komunistom. I nie tylko polskim komunistom, bo w latach 45-49 przysłano do nas około 1 000 000 Żydów chazarskich. Oni się zgodzili na polecenie Stalina uczyć języka polskiego i po to, żeby być tu klasą panującą i są klasą panującą do dziś. Spolonizowali się ładnie, to muszę im przyznać. Oni zajęli się sądownictwem, administracją. No i to też jest ważne, to potem wyjdzie. Za początek przemian ustrojowych przyjmuje się rok 1989, bo wtedy były pierwsze wybory samorządowe, które były częściowo niby wolne. Z tego co pamiętam, tam 40% to były miejsca tylko dla rządzących wówczas partii, dla komunistów, a pozostałe 60% wszystkie tam komitety, które się zarejestrowały, mogły walczyć o te miejsca, czyli te partie również. No, te przemiany, tam okrągły stół był chwilę wcześniej, tam trwały, no, do tego 93 roku uważam, że to były przemiany ustrojowe. Natomiast na pewno ten ustrój się zmienił, to zaraz sobie zobaczymy. Jaka była sytuacja w tym 1989 roku? Były u nas wówczas, na koniec tego PRL-u, tej komuny, trzy partie. Najważniejszą była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która kontynuowała ideę i myśl Komunistycznej Partii Polski. Dlaczego nie nazywała się Komunistyczna Partia Polski? Ja to się pytałem komunistów, których znałem tam, będąc młodym chłopakiem, uczniem w podstawówce, w liceum. I ci najbardziej tam obeznani dla mnie komuniści to byli moi nauczyciele, czy nauczycielki od historii. No i tam mi bajki opowiadali, że no niby tam Ruscy ten komunizm przynieśli, ale my byliśmy na tyle tam wpływowi, niezależni, że sobie partię nazwaliśmy po swojemu. No niestety stwierdzam, że jak to komuniści kłamali, i to kłamali mnie, dzieciaka, a jak to było, to zaraz wam opowiem. A więc zrobimy sobie genezę powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wychodzimy od momentu, jest druga połowa XIX wieku i powstała pierwsza partia, taka skrajnie lewicowa, można powiedzieć, prekomunistyczna na terenach etnicznie polskich, no w zaborze rosyjskim, no ale zabór rosyjski zajmował 80% ziem etnicznie polskich. Zabór tam pruski, niemiecki, czyli Wielkopolska, Pomorze, Śląsk, około tam 10% i ta Galicja, czyli ta część Małopolski, no to też jakieś 10% ludności polskiej. Tam powstała partia w tym zaborze rosyjskim, pierwsza partia taka komunistyczna, to była Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, w skrócie SDKPIR. No to nawet jeszcze wtedy
takiego zwrotu nazwy komunizm jeszcze nie było wykształcone. No i ona potem, no, powstała komunistyczna partia Litwy, z takich rdzennych Litwinów. No, oni się bardzo burzyli, nie podobało im się to, że polscy komuniści sobie też tą i Litwy dokroili. I ta partia SDKPR została rozwiązana i powstała pod koniec XIX wieku KPP, Komunistyczna Partia Polski. I ona sobie istniała, działała lepiej, gorzej w czasie I wojny światowej. I no, oczywiście była nadzorowana przez tam bolszewików, czyli tam tych lewych socjalrewolucjonistów rosyjskich, bo tak się pierwotnie nazywała Komunistyczna Partia Rosji, no bo to się właśnie już po zwycięstwie, po rewolucji październikowej, po paru latach przekształcili nazwę w Komunistyczną Partię tam Rosji, powstały mniejsze tam partia, Komunistyczna Partia Ukrainy, Białorusi i tak dalej, i tak dalej. A potem powstała Komunistyczna jeszcze Partia Związku Radzieckiego, która miała ich wszystkich jednoczyć. I pierwszy taki niepowodzenie, zgrzyt, gdzie nadzorcy naszych komunistów, czyli rosyjscy komuniści, byli wkurzeni z Leninem na czele, to był rok 1919, w którym to roku naczelnik naszego państwa, marszałek Józef Piłsudski, zdecydował, że wszystkie partie, nieważne tam co głoszą i tak dalej, mają prawo się zarejestrować i nigdy nie będą zdelegalizowane. Jeśli ktoś będzie uprawiał tam jakieś tam przestępstwa i tak dalej, to będzie zamykane, ale partie nie będą rozwiązywane. I Lenin nakazał, i komuniści rosyjscy nakazali tej Komunistycznej Partii Polski zarejestrować się tam w odradzającym się państwie polskim, ale nasi komuniści miejscowi, Polacy, ale tam też mnóstwo Żydów było, polskich Żydów, tak, wówczas. Oczywiście ateistów, no jak i tam wszyscy komuniści. Stwierdzili, że nie będą tej partii rejestrować, bo istnienie państwa polskiego jest chwilowe. Zaraz przyjdą bolszewicy, Sowieci, komuniści, bracia komuniści rosyjscy, rozniosą w pył państwo polskie. Więc po co rejestrować partię w takim chwilowym państwie? Potem się mieli podłączyć pod Rosję Radziecką, czy pod Związek Radziecki i tam podlegać, jak inne partie komunistyczne, tam pod Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego. I tym wkurzyli, ale Lenin, jak wiecie, w 1924 roku został niby w zamachu tam na Ukrainie zabity, tak naprawdę wiadomo, że zlikwidował go Stalin, tak jak i Kirowa i innych tam przeciwników politycznych. No i Stalin ten, no, traktował jako agenturę przede wszystkim tą Komunistyczną Partię Polski. Ale w latach 30., kiedy się już jakaś ta jego paranoja pogłębiła, że wszyscy czyhają na jego życie, zdrowie i władzę komunistyczną w ogóle tam w Rosji, wkurzył się na Komunistyczną Partię Polski. Zresztą w dużej mierze słusznie, bo dawał im duże pieniądze, oni te pieniądze przepijali, balowali z dziewczynami po klubach różnych. A działalność taka stricte organizacyjna, nawet propagandowa i tak dalej, była po prostu, leżała odłogiem. Tu tylko powiem na marginesie, że wtedy komuniści w Polsce założyli takie swoje jakby bazy, takie materiałowe, żeby, gdzie mają pracować. To była spółdzielnia tam handlowa z Połem. To były Wiadomości Literackie, tam obsadzone wyłącznie przez polskich Żydów komunistów. Tam, no i tam pracował jeden Polak, Władysław Broniewski. No. I tylko dzięki to miał, tą robotę tam miał, bo chociaż nie był Żydem, że jako jedynemu chciało mu się codziennie do pracy przychodzić, chociaż cała ta redakcja się mieściła na pierwszym piętrze. Nieraz był tak nachlany, że nawet nie mógł wejść na to piętro i spał gdzieś tam na schodach. No. I jak się wyspał i mu się chciało, to szedł, otwierał redakcję i coś tam redagował. No i trzeci taki obszar, trzecia instytucja, w której się tam zakotwiczyli, i istnieje do dziś, to jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Także patrzcie, jak to się wszystko splata, wszystko. Z Połem, Wiadomości Literackie, Związek Nauczycielstwa Polskiego. No i w tych latach 30. Stalin się wkurzył i rozgonił, rozwiązał Komunistyczną Partię Polski.
Kierownictwo tam pod pretekstem różnych odpraw, wytycznych wzywał do Moskwy i likwidował. No po prostu miał polskich komunistów za pijaków i debili. Tak od siebie powiem, że tak no, jako ludzi mi żal, jako wszystkich ludzi, którzy giną w głupi sposób. Natomiast jako zdecydowanych zdrajców Polski, narodu polskiego, to tak już nie do końca mi ich jest żal. I od lat 30. do czasu tam II wojny światowej nie było oficjalnie żadnej takiej partii komunistycznej w Polsce. Ale w roku tam bodajże 1943, jak już Stalin wiedział, że tą wojnę wygra i będzie szedł na zachód ze swoją wspaniałą Armią Czerwoną, zlecił założenie nowej partii komunistycznej w Polsce, no, że mu się tamta nazwa źle kojarzyła, więc wymyślił dla niej nazwę Polska Partia Robotnicza. I bodajże w 1947 roku niedobitki Polskiej Partii Socjalistycznej, która to była, no to od Piłsudskiego większość premierów, wszyscy trzej prezydenci międzywojenni należeli do Polskiej Partii Socjalistycznej. To byli polscy socjaliści, patrioci. Tu też kierownictwo po wojnie albo musiało uciekać na zachód, albo kto niestety zaryzykował, został. To tak jak Kazimierz Pużak, taki był czołowy działacz. On był cywilnym namiestnikiem tam rządu londyńskiego na powstanie warszawskie. Koordynował wszystkie działania logistyczne, tam żywność, woda, zakwaterowanie i tak dalej. I jego tam Stalin i nasi komuniści nie mieli oporu wysłać do Moskwy i go tam zamęczyć. Po prostu zakatowali go na śmierć. No i tam z tych niedobitków PPS-u, głównie ze swoich jakichś konfidentów, kazał im się połączyć z tą Polską Partią Robotniczą i w 1947 roku powstała nasza cudowna Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która istniała tam bodajże do 90 roku chyba. No i moi kochani, tak, w 89 roku się niby PRL zakończył, tam bodajże rok czy dwa lata później rozwiązała się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, potem momentalnie jej część działaczy, no to powiem wprost, Żydzi częściowo, tacy naprawdę polscy tam od wieków i częściowo czy ci tam potomkowie przybyłych do nas Żydów chazarskich, to nam Stalin przysłał po wojnie, założyli Socjal Demokrację Rzeczpospolitej, SDRP, no i ona też tam właśnie taką koalicję zawiązała ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. To patrz, przypadek, tak. No i z OPZZ, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które też stworzone przez komunistów, żeby tam równoważyć Solidarność. I docelowo zarejestrowali też partię Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jest rok 2024, minęło 35 lat. I jest to część właśnie teraz rządzącej koalicji, która składa się z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Ale tam ci Żydzi, no to nasi Żydzi, to na przykład to był Józef Olekcy, Leszek Miller, Jerzy Urban. No, to tacy, że tam od dziada, pradziada to byli polscy, tam Żydzi, tam ateiści i tak dalej. No i po potomkowie tych przybyłych, to pan Aleksander Kwaśniewski, pan Cimoszewicz, pan Borowski, no już nie będę mówił nazwisk ich tam rodziców, jak się nazywali. No, w każdym razie, no stryj pana Borowskiego, to był Jakub Berman, on był ministrem spraw wewnętrznych tam za czasów Bieruta i on tym wszystkim przybyłym do Polski Żydom, a i miejscowym nakazał zmieniać nazwiska na typowo polskie, żeby się wtopić w tłum, spolonizować. A tych, którzy tam teraz w SLD zarządzają, no nie badałem ich tam drzew genealogicznych i tak dalej, no ale jakbym miał obstawiać, to tylko jedyne pytanie, jedyna wątpliwość, czy ich przodkowie zostali przysłani przez Stalina, czy to są nasi Żydzi tam z dziada, pradziada. Ale jak już mówię, bardzo ładnie się spolonizowali, no i tam teraz w tej Nowej Lewicy tam jeszcze jakaś tam jest partia Razem, Wiosna i tak dalej, ale to takie tam satelity, drobne przystawki, mało znaczące. Także nawet już na tym etapie widać, że no, gdzie się komuna skończyła, jak ci sami ludzie, którzy tam no, się nazywali towarzyszami
35 lat temu. Do dziś są w polityce, rządzą, są naszymi europosłami. No dlaczego tak się stało? No bo w przeciwieństwie do innych krajów, tam do NRD byłego, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, nawet Republik Jugosłowiańskich, a nawet tam Litwy, Łotwy, Estonii, w Polsce nigdy nie dopuszczono do wprowadzania tak zwanej lustracji, tak, czyli kto tam był tajnym współpracownikiem jasnym, no to tutaj się kłania pan Macierewicz. Macierewicz, że dla mnie to jest enigmatyczna postać. No. Wiedzę, miał dostęp do wiedzy potężnej, tak to wszystko spartaczył, że no żal nie powiem, co ściska. No. I nie było też ustawy dekomunizacyjnej, że kto tam piastował stanowiska w partii komunistycznej, we władzach komunistycznych, kto to nie ma prawa takiej wolnej Polsce. I dlatego są do dziś, a to jest dopiero początek tych rozważań o trwaniu, bo już wiemy, że komuna trwa dalej, tylko się przeobraziła, a zobaczymy, że jest jeszcze ciekawiej. Wracamy do roku 1989. A to jeszcze powiem powiedzieć, że w czasie trwania tak zwanej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej mieliśmy trzy partie, system trójpartyjny. Oczywiście najważniejsza była PZPR, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która kontynuowała myśl Komunistycznej Partii Polski. Jak w ówczesnej konstytucji było wpisane, że jest ona przewodnią siłą narodu i generalnie rządziła krajem. No. Natomiast miała do pomocy jeszcze dwie partie, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne. Teraz skoncentrujemy się na Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. I tu pierwsze co powiem do współczesnych działaczy PSL-u. Wy nie macie żadnego moralnego prawa wycierania swoich twarzy nazwiskiem Wincentego Witosa, bo w ogóle nie jesteście kontynuatorami tamtego PSL-u, jego myśli i tak dalej. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe to przede wszystkim powstało ze Stronnictwa Ludowego założonego w Lublinie, tam bodajże w 1944 roku przez komunistów naszych i ruskich, którzy w cudzysłowie wyzwalali Polskę i w 1949 roku przyłączyli tam niedobitki właśnie z przedwojennego PSL-u, a przedwojenny PSL, który powstał pod koniec XIX wieku, też dzielił się, na przykład Witos oddzielił się ze swoimi tam zwolennikami, założył PSL Piast, który no przede wszystkim głosił kult pracy, posiadania ziemi i tak dalej. Natomiast lewicująca część, która żądała tam odbierania ziemi wszystkim, którzy ją mieli wcześniej, włącznie z rolnikami, tak zwanymi kułakami, tak, to było PSL wyzwolenie i oni tam generalnie zawsze wspierali marszałka Piłsudskiego i byli w komitywie z PPS. Ale to obydwie partie tam w latach 30. XX wieku połączyły się z duch PSL i tam tworzyły centrolę. Natomiast nigdy tamten PSL z żadną partią komunistyczną, nawet tam jednej godziny nie był w żadnym sojuszu. A wy, drodzy działacze współczesnego PSL-u, dwa razy byliście w sojuszu z SLD, kontynuatorką PZPR-u. A to dlatego właśnie, że wy byliście taką partią komunistyczną, wymyśloną, żeby zdominować polską wieś. Bo tam polscy komuniści nie mieli prawie żadnych wpływów i wysłali was tą misją. No, najpierw to była akcja kolektywizacji. Znaczy najpierw to odbierania ziemi tam tym, którzy mieli w jakiejś tam ilości większej niż tam 5 hektarów i rozdawania chłopom małorolnym, a potem kolektywizacja, czyli tworzenie PGR-ów, odpowiednik ruskich sowchozów. No. Bo kołkozy te sowieckie to przynajmniej z nazwy z założenia by były gospodarstwami na zasadzie spółdzielni. No u nas spółdzielnie też próbowano robić, ale tak, żeby ziemią zarządzały, to się za bardzo nie udało. No wyszło to na zasadzie spółdzielni kółek rolniczych, że tam sprzętem rolniczym zarządzały, go tam wypożyczały, czy
Tak, kombajny z kombajnistami po prostu świadczyły usługi tam dla rolników indywidualnych. No i w 1989 roku po prostu ZSR nic innego nie zrobił, tylko zmienił nazwę na PSL. Nawet się nie rozwiązał, tak jak PZPR. Ci sami ludzie zostali i tak dalej, ci starsi działacze tam dzisiejszego PSL-u, to wszystko było w ZSR-u. I za czasów komuny PRR-u mówiło się na nich arbuzy, że zielony z wierzchu, a w środku intensywnie czerwony. No. Nic samego tam samemu nie wymyślili, poddyktałem do PZPR-u działali. No i to właśnie teraz przechodzimy do roku 2024 i trzecia droga, bo i połowa tego tworu, czy też nowotworu, to jest właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe, kontynuujące myśl komunistycznego ZSR-u. No tam, jako ciekawostkę powiem, że w tym 1989 roku działacze tam z byłego przedwojennego PSL-u, którzy tam mieli swoją działalność tam w Anglii, w Wielkiej Brytanii, w Londynie, przylecieli do Polski, żeby zablokować tą nazwę, ale tutaj działacze ZSR-u, nie mając kolegów z PZPR-u i służby komunistyczne, wywiad, kontrwywiad i tak dalej, wiedzieli, że taki ruch będzie wykonany i o 2 godziny wyprzedzili tamtych i raz, dwa zmienili nazwę z powrotem na PSL. No to taki to nie macie nic wspólnego. To, nic oprócz ukradzionej nazwy, nie macie nic wspólnego z Wincentem Witosem, z tamtymi działaczami i tak dalej. I wracamy znów do roku 1989 i trzecią partyjką. No to w ogóle to był fenomen, że były trzy partie, bo w tych krajach komunistycznych były i są na ogół tylko jedna partia. W niektórych tam jakieś tam były mniejsze podpierające, także tak symulacja demokracji. No u nas były aż trzy, no to się udało. Stronnictwo Demokratyczne, taka partia sobie funkcjonowała. Oficjalnie to miała zrzeszać jakichś rzemieślników, jakichś tam ludzi wolnych zawodów, typu tam jakiś tam malarz, nie wiem, tam tynkarz i tak dalej, że tam sobie żyją na własny rachunek i tak dalej. Ale prawda jest taka, że ta partia została zarejestrowana tuż przed wybuchem II wojny światowej. No tam wniosek był złożony do sądu bodajże w lipcu jako Polskie Stronnictwo Demokratyczne, ale się okazało, że partyjka jakaś o tej nazwie już funkcjonowała, więc złożono ponowny wniosek, żeby zarejestrować Stronnictwo Demokratyczne. I to się bodajże w sierpniu 1939 roku udało. Tam dosłownie na kilka dni przed wybuchem II wojny światowej. No pytanie jest tam, kto by rejestrował partię w takim czasie, kto by w ogóle o tym myślał. Jak już była powszechna mobilizacja ogłoszona, już było wiadomo, że wojna z Niemcami po prostu wybuchnie. Nie wiadomo tylko było, którego dnia Niemcy na nas uderzą. No i wracamy tu do PZPR-u, tak, którego nie było, i do Komunistycznej Partii Polski. No kilka lat wcześniej Stalin rozwiązał Komunistyczną Partię Polski, bo był na nich wkurzony, że trwonią na głupoty jego pieniądze, chociaż im się wydawało, że bardzo intensywnie działają, pijąc i bawiąc się. I chciał mieć jakiś wgląd w ten polski system polityczny, partyjny. I to po prostu jego agenci to partię założyli. Ale jakoś tam gdzieś tam przetrwała to wojnę. Po wojnie też tam nikt jej nie ruszał. Trwała sobie do 1989 roku. I nawet nazwy nie zmieniła. Trwa dalej. Tam kilkanaście lat temu była taka akcja, że z Platformy Obywatelskiej Tusk wyrzucił Pawła Piskorskiego. Paweł Piskorski to był po 1989 roku drugi prezydent Warszawy po Marcinie Święcickim, a przed Hanną Gronkiewicz-Waltz, ale w tamtym czasie jeszcze prezydenci Warszawy nie byli wybierani w wolnych, demokratycznych wyborach powszechnych, czyli nie przez wszystkich warszawiaków, tylko Rada Warszawy ich wybierała. A Tusk go wyrzucił, bo bał się, bo tamten no, te też kombinował dobrze, no i bał się, że może stracić władzę na jego korzyść. Przynajmniej tak to argumentowane było. I potem w niedługim czasie
ku zdziwieniu wszystkich Paweł Piskorski odnalazł się w Stronnictwie Demokratycznym, a pamiętam te jego zły wywiady, jak się cieszył, że ile milionów to ta partia ma na kontach, jest czym zarządzać. No. I drodzy Państwo, ta partia istnieje do dziś. Ona tam niby była w różnych wyborach, tam się podpinała pod PSL, pod koalicję tam polską, obywatelską. A tu wydaje się, w którym wywiadzie tam Donald Tusk tam coś pamrotał, pod nosem wymieniał, kto tam jest w tej koalicji obywatelskiej, którą on tam teraz przewodził przed wyborami. No oczywiście przede wszystkim Platforma Obywatelska. Tam są Zieloni. No. Zieloni to też jest jakieś ciekawe partie, bo one tam powstawały na zachodzie Europy w latach 80. Jak tam się do dupy dobrano partią komunistycznym, tak, czy skrajnie lewackim, które tam wspierały tam czerwone brygady terrorystów. No i oni tam nie mogli się biedacy odnaleźć, a ekolodzy próbowali tam wejść do polityki i ci towarzysze im pomogli pozakładać partię Zielonych. I jak na tą naszą partię Zielonych patrzę, to też ateiści tam i tak dalej. Bo o co chodzi? O co chodzi ideologicznie z tymi komunistami? Tam za komuny tam komuniści uważają, że tam nie ma żadnego Boga, Bogów nie ma żadnych sił, tam istnieje tylko świat materialny. I u komunistów tych czerwonych, tak, to nadrzędną tak, istotą jest człowiek i to potem w skrajnym przypadku prowadzi do kultu jednostki, bo to wśród tych ludzi oczywiście są ludzie lepsi, ważniejsi, to są towarzysze partyjni, a wśród nich jest tam zawsze jakiś jeden najmądrzejszy, tak, Xi Jinping w Chinach, Kim Jong-un tam w Korei Północnej, Stalin kiedyś, Lenin, u Ruskich Fidel Castro nam na Kubie, u nas tam Gierek Jaruzelski, Gomułka wcześniej, no. Zawsze tam jeden musiał być debeściak czerwony. Natomiast u Zielonych jest wszystko to samo, tylko że człowieka zastąpiła tam kult przyrody. No, nieważne jakby to było, przyroda jest najważniejsza. Trawka, kwiatki, roślinki, tam ludzie mogą ginąć, mogą ten. No, to też oczywiście jest fikcja, mistyfikacja, to jest tylko taki zielony komunizm, takie pranie mózgu pod kątem rzekomej ekologii. Ale wracamy do tematu. No i w którymś tam wywiadzie tam Tusk wymieniał, kto tam w ramach tej koalicji obywatelskiej teraz na jesieni 2023 roku idzie do wyborów na ich listach. No i tam gdzieś tam po cichu wybabrotał, że jest w tej ferajnie również Stronnictwo Demokratyczne. No i się pytam, no to kiedy się ta komuna w Polsce skończyła? Były za komuny trzy partie. PZPR zmienił nazwę na SLD, rządzi dalej Polską. ZSR ukradł nazwę, niby powrócił do nazwy PSL i jest w trzeciej drodze. I Stronnictwo Demokratyczne jest w koalicji obywatelskiej, tak? No to kiedy ta komuna niby się rozwiązała w Polsce? Ona się nigdy nie rozwiązała, no tylko ewoluowała, no, przetransformowała się. Weszła w głębszą fazę takiego maskowania. Podobierała sobie partie niby liberalne, a to tam żadne liberalne, zaraz tam mamy. Zresztą nie chcę się przesuwać. To Platforma Obywatelska powstała głównie z Unii Wolności, a ta z Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego zakładanego w Polsce przez Niemców za niemieckie pieniądze. I najprawdopodobniej do dziś przez różne fundacje biznesmenów jest wspierana czy tam utrzymana przez państwo niemieckie, Republikę Federalną Niemiec. No. To też wszyscy wyborcy tej partii musicie być świadomi, kogo tak naprawdę ona reprezentuje, kogo wy wspieracie. Natomiast SLD po rozpadzie PZPR-u w latach 90. jeździło do Moskwy, do tamtych komunistów, tam z Juganów, to był ich szefem, ale też do banków rosyjskich zarządzanych, tam podnadzorowanych przez Jelcyna, a potem Putina i brało pożyczki na swoją działalność. I towarzysze z SLD, jak to oglądacie, to powiedzcie szczerze, czy spłaciliście te pożyczki, czy dobieraliście później. No, i to pokazuje ten system, że ta komuna dalej w Polsce jest, o, proszę bardzo, sierp i błąd dalej, tak. Niby jest oficjalnie zabronione. Ludzie ci sami są, co byli w PZPR-ze, są w SLD. Oczywiście ci starsi, bo tam ci młodsi to potomkowie jakichś innych, albo jacyś tam młodzi oportuniści. Ci sami ludzie, są, co byli w ZSR-u, to są teraz w PSL-u i podobnie jest w Stronnictwie Demokratycznym, tak? No. Więc nie oczekujcie cudów od tej ekipy. No.
Tam jeszcze w Sejmie jest PiS, jest Konfederacja. No ale to oni tam przynajmniej starają się, przynajmniej PiS stara się tam kreować na partię patriotyczną i tak dalej. Chociaż historię też ma ciekawą. Konfederacja to wydaje mi się, że no można zamknąć jednym słowem, że ich program, że nie płacimy podatków, nie oczekujemy nic od państwa. Tylko, że na tej zasadzie to nie ma sensu w ogóle istnienie państwa ani systemu politycznego. Poza tam jakimiś tam wyimaginowanymi przypadkami, gdzie to państwo ma jakieś swoje wielkie własne dochody. Ale to też się kłóci z koncepcją Konfederacji, że państwo ma samo zarabiać. No. Dla mnie Konfederacja, która udaje tam jakichś tam wolnościowców czy skrajnych liberałów, tak naprawdę jest partią anarchizującą. I nie wiem, na jakiej zasadzie wy się próbujecie podpinać pod taką nazwę prawicy. Co jest w was prawicowego? No. Ani nie widzę u was żadnego przywiązania do tradycji, do religii, ani nie widzę żadnego przywiązania do historii narodu polskiego. No słabo, słabo. Tam, no oczywiście porwali się tam tłumu młodych ludzi, żeby nie płacić podatki, każdy niech robi co chce z pieniędzmi. Tylko, że jak będzie chory, niech płaci za siebie. Jak chce dziecko wysłać do szkoły, niech płaci za tą naukę. Jak chce się obronić, to niech sobie kupi rewolwer i się ostrzeliwuje jak Korwin, tak? Słabe i głupie to jest, no ale to jest moje zdanie. Ale wracamy do komuny, proszę bardzo. Na czerwono świeciło w 1989 roku. Czerwone kolory świecą do dziś w systemie politycznym. Nie było lustracji, nie było dekomunizacji. I w tym też pomogły te inne partie i ich działacze. Z panem Macierewiczem na czele, który miał listę agentów i tak dalej. I to wszystko tak robił, żeby to spieprzyć, żeby to się przypadkiem nie udało. I on sam dla mnie jest jedną wielką tajemnicą. No, podejrzewam, że ma tam kwity na różnych ludzi, włącznie ze swojej partii i tak go muszą tolerować. I tak sobie będzie trwała, aż padnie albo nie będzie miał siły w tym funkcjonować. Także kończę ten dość długi wywód, mam nadzieję, że ciekawy. Dzięki za oglądanie, wysłuchanie, pozdrawiam wszystkich, cześć.